Pomimo iż poprzedni właściciel twierdził, że wymieniał olej przed sprzedażą, jest książka serwisowa, postanowiłem zmienić olej w krótkim czasie po zakupie. W mojej ocenie silnik sprawuje się świetnie na tym oleju, cicho, płynnie i żwawo. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Seat Leon, rok produkcji 2017, silnik 1.4 benzyna, 150 koni, przebieg ogólny 150 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie weryfikacja kondycji silnika na podstawie analizy oleju w samochodzie zakupionym z rynku wtórnego. Będzie to analiza po pierwszych 6 tysiącach km od zakupu. Inicjatorem eksperymentu jest Paweł. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Paweł skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki oraz słodki upominek, za który dziękuję w imieniu swoich synów, którzy nigdy nie pozwolą mi przerwać tego eksperymentowania. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do silnika zalany został olej Miller's e-Performance w klasie lepkościowej 5W30, klasa PSN, klasa ACAC3. Nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 6000 km, 50% eksploatacji to miasto, 50% trasa. Dominują odcinki z przedziału 10-20 km, olej eksploatowany przez 9 miesięcy, przeprowadzono płukanie silnika środkiem Miller's. W ramach dodatkowych informacji Paweł napisał tak. Auto jest w moim posiadaniu od ponad roku, stosuje normę volkswagenowską 504/507. Wraz z zakupem otrzymałem do niego bańkę oleju i płukankę. Pomimo iż poprzedni właściciel twierdził, że wymieniał olej przed sprzedażą, jest książka serwisowa, postanowiłem zmienić olej w krótkim czasie po zakupie. W mojej ocenie silnik sprawuje się świetnie na tym oleju, cicho, płynnie i żwawo. Ten olej był lany od pierwszej wymiany, tylko raz był olej fabryczny, więc postanowiłem to kontynuować i będę dalej go lał. Nie była konieczna żadna dolewka, biorąc pod uwagę mieszany styl jazdy, miasto łamane przez obwodnica. Praca na zimnym silniku po odpaleniu także nie budzi żadnych moich ani mojego mechanika zastrzeżeń. Jest to pierwsze z drugiej ręki auto, z którego jestem w pełni zadowolony. Obecnie w około 9 miesięcy przejechałem około 6000 km i bardzo ciekawi mnie, w jakim stopniu ulega degradacja oleju. Przechodzimy zatem do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 65,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 11,3 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 166. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, otrzymujemy zgodność na akceptowalnym poziomie, różnice w okolicach 3%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 63,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 11,2 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. W
Wskaźnik lepkości wynosi 172, czyli obserwujemy zmianę lepkości w przedziale akceptowalnym, zmiana lepkości na poziomie 4% w niższej temperaturze i praktycznie na niezmienionym poziomie w wyższej temperaturze. Wszystko działa prawidłowo. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych sytuacja wygląda bardzo dobrze, brak niepokojących sygnałów. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik w teście bibułowym bardzo dobry. Plama z kategorii bez zastrzeżeń. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Dla próbki oleju przepracowanego mamy następujące wnioski. Bardzo dobre wyniki, kilka parametrów na bardzo wczesnym poziomie ostrzegania, natomiast zdecydowana większość to w pełni akceptowalne poziomy zmian. Podsumowując, otrzymano wyniki, z których Paweł może być bardzo zadowolony. Wartość końcowa syntetycznego miernika na poziomie 90% to sygnał, że na tym oleju można jeszcze sporo pojeździć. Wydaje się, że przedział 10 do 15 tysięcy km jest w pełni osiągalny i uzasadniony. Zakup samochodu bardzo udany, gratulacje dla Pawła, wszystko funkcjonuje wzorowo. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!